Cześć, Miel z tej strony. Słuchajcie, króciutko bardzo, bo filmik pod wpływem chwili. Przed chwilą na Facebooku zobaczyłem po raz kolejny, iż mój drogi kumpel z armii, Jack, pozdrowienia Jacku, wrzucił link do filmiku z teledyskiem zespołu Sabaton. Teledysku z kawałkiem tym znanym powszechnie, dotyczącym obrony Wizny, bitwy pod Wizną. Teledysk był nazwany jak to Sabaton daje psztyczka Niemcom. Ponoć to było nakręcone na koncercie gdzieś w Niemczech. No i jaki to ten Sabaton jest generalnie, kurczę, super, hiper, zajebiście propolsko-patriotyczny. Powiem wam tak, pod względem muzycznym nigdy mi się Sabaton nie podobał. Generalnie jestem wychowany na starym, dobrym metalu, gdzie kurna instrumenty klawiszowe są generalnie. Metal to nie są instrumenty klawiszowe. No dobra, ale nieważne. Pod względem muzycznym mi się nigdy te kawałki nie podobały Sabatonu. Tekstowo są dość proste. Fajny jest wpadający w ucho oczywiście kawałek dotyczący, zdaje się tytuł jest 40-1, dotyczący obrony Wizny w 1939 roku przed Niemcami. Poczytałem chwilę o Sabatonie, nawet się dowiedziałem, że dostali od ministra obrony narodowej pana Siemieniaka jakieś pamiątkowe kordziki za swoją działalność na rzecz chwalenia przymiotów polskiej historii i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie widzicie, no Sabaton dał psztyczka w nos Niemcom, ale w każdej chwili może dać psztyczka w nos komukolwiek innemu, ponieważ Sabaton zrobił sobie inaczej, trafił w taką niszę, dzięki której może zarabiać kasę wszędzie tam, gdzie się napierdalali ludzie na wojnach. Sabaton, podejrzewam, na tamtym koncercie, gdzie zagrał 40-1, kawałek chwalący bohaterstwo polskich żołnierzy pod Wizną, podejrzewam, że zagrali również kawałek Ghost Division, opowiadający o 7. niemieckiej dywizji pancernej walczącej pod rozkazami Erwina Rommela w Afryce, gdzie śpiewają o tej dywizji, że są niezłomni i nigdy się nie poddają, i tak dalej, i tak dalej. Nakręcili też kawałek o Powstaniu Warszawskim. Podejrzewam, że jeżeli planowaliby, nie wiem, pojechać w trasę gdzieś na Malediwy czy na Wyspy Samoa, to też by nagrali kawałek o tym, jak to dzielni Samoańczycy walczą z najazdem białych ludzi i w ogóle nigdy się nie poddają. Zespół Sabaton to jest typowo komercyjny twór, który zrobił sobie po prostu, no tak jak mówię, no, trafili w niszę, zobaczyli, że tutaj, o kurna, działa. Jadą tym tekstem. Jadą cały czas w tym samym stylu. Dlatego Sabaton kompletnie mi się nie podoba i przede wszystkim nie kojarzy mi się z jakimś kurna bardzo propolskim stanowiskiem czy czymś takim. No. To są cyniczni muzycy, którzy po prostu wpadli na pewien pomysł wcześniej niż inni. Na tej zasadzie. Także rzekł, no, nie przesadzaj z tym Sabatonem, no, bo następnym razem przyjdą i ci zagrają Ghost Division na przykład. Na razie, cześć, trzymajcie się.